Codziennie Twoje radio. Codziennie Twoje radio. Eter FM. It's 6:05. I don't know where I am right now physically in the world, but my words are with you, so maybe I am too. Słuchajcie, dzisiaj to tak się musiało zaczynać. Zresztą tydzień temu też się tak miało zacząć, ale z powodów technicznych od nas niezależnych tamtego nagrania nie mogliście odsłuchać, więc dzisiaj jeszcze raz przystępujemy do pracy. To się musiało zacząć tymi słowami. Wiecie, przed laty, kiedy namiętnie słuchałem trójki, trójka mi grała praktycznie 24 na dobę, w czwartki od północy do drugiej w nocy Piotr Kaczkowski puszczał muzykę, to było Minimax, chyba nazywała ta audycja, ona leciała w czwartki i w niedzielę i o pierwszej w nocy były wiadomości, a pięć po pierwszej tymi słowami witała się ze słuchaczami Tori Amos. Sparafrasowałem oczywiście te jej słowa. Witała się Tori Amos. Po tym przywitaniu była krótka wypowiedź Piotra Kaczkowskiego na temat, gdzie się odbył koncert, jaka była atmosfera i jak ludzie, jaką piosenkę zaśpiewa Tori, a później następowały trzy magiczne minuty, czy tam cztery. No, czegokolwiek bym nie robił, to była taka muzyka, że po prostu sobie siadałem wygodnie w krzesełku, słuchałem i miałem uśmiech na ustach. Więc no, mam nadzieję, że Państwo też mnie słuchając, nas słuchając, też będziecie mieli uśmiech na ustach. A teraz drugie słowo wytłumaczenia. Radio Eter FM to jest Twoje radio z pasją. Tworzą go ludzie z pasją, ale oprócz pasji, która jest bardzo ważna, jak to jeden mądry człowiek powiedział, życie bez pasji to początek śmierci. Oprócz pasji jest też praca zawodowa, więc jak już będziecie słuchać tej audycji, to ja będę w pracy, więc żeby was nie pozbawiać możliwości kontaktu z naszą historią, nagrywamy to dzisiaj. Czy ja już się mogę odezwać? Tak. Słuchajcie, czułem się trochę zagadany. Dobra, słuchajcie audycji Cacy czy B, czyli Historia Kołem się toczy, głównoprowadzący Rafał, mały saporcik, tak po staropolsku, Robert. I co? I aha, zaczynamy? Okay, no dobra, bo wiesz, mogło się dzisiaj przesunąć, nie panie, ma problemu. Panie moderatoru. Moderatoru. Tak. Jeszcze taka, drodzy Państwo, uwaga. Zwykle w trakcie tych audycji piszecie coś na czacie, mniej lub bardziej humorystyczne komentarze, mniej lub bardziej na temat. Staramy się to na bieżąco, staramy się do tego na bieżąco odnosić. No, w związku z tym, że mnie w czwartek przy mikrofonie na żywo nie będzie, no mam gorącą prośbę. Radio Eter FM, wchodzicie w temaciarnia, tam jest albo będzie w ciągu najbliższych 24 godzin. Będzie, promes. Będzie ta zakładka nasza, link tak. Historyczny, więc gdybyście mieli jakieś ciekawe spostrzeżenia, komentarze typu Kazimierz Odnowiciel osadzał rycerzy na ziemi, ktoś szybko napisał pierwsza prywatyzacja, więc takie radosne spostrzeżenia, to zapraszam na pod tamten adres i przy najbliższej okazji odniosę się do tego. Słusznie, ewentualnie jeżeli ktoś nie lubi, to mail po prostu, tak. radio@eter.fm. Dokładnie. I piszcie do Rafała. Rafał, może ty byś chciał swój adres mailowy? Nie, radiowy, wiesz, żeby tyle, wiesz, twoi słuchacze mogli... Tyle mam adresów, wiesz, już nie wiem, gdzie, jaki tak? Jest, a, w wiesz, sumie racja. Kąt tam na profilach społecznościowych, już nie chce mi się... A słyszeliście o ostatniej aferze, znaczy o aferze w zasadzie, to o tym było od dawna... Że Facebook wysyła dane, gdzie sprzedaje? Facebook wszyscy, ale to wszyscy od dawna wiedzieli, ja nie rozumiem, dlaczego taka afera straszna. Wypadła z tego, że nagle rząd amerykański, prezydent Obama i reszta wszystko o nas wiedzą. I to nie tylko o Amerykanach, tylko o wszystkich. Ale co ciekawe, wiadomość z wtorku, że ten facet, który podał te informacje, już zaginął, więc nie wiem. Nie wiem, czy do czwartku się znajdzie, bo dziś nagrywamy to we wtorek, więc dzisiaj go jeszcze nie ma.
Znajdą go w rzece jakiejś. Nie, on jest tam w tej bazie chińskiej i on tam... Myślisz? Ja tak. Aha. No dobrze. Dobra, wracamy. Na czym stanęliśmy? Wracajmy do rzeczywistości aktualnej. No, skończyliśmy na Kazimierzu Odnowicielu, no chłopak z przygodami, ale w końcu jednak trafił do Polski, zamieszkał w Krakowie z tego prostego względu, że no to było jedyne miasto, które się po prostu nadawało do zamieszkania i do sprawowania władzy. I tak powstała stolica w Krakowie. I tak została stolica w Krakowie, ale nie na długo, bo dzisiejszy bohater, jeden z dwóch dzisiejszych bohaterów, przeniesie się do Płocka. Do Płocka? Do Płocka, tak. Czemu nigdy w Rzeszowie nie było stolicy? Czuję się zdyskryminowany. Dobra. Ale za to Sandomierz był stolicą księstwa, ważnym miastem. W sumie rzut beretem. To prawie tak, ten, czy tam raptem 40 czy 80 kilometrów. Pikuś. Co to jest? Jeden dzień na piechotę. Dobra, no to co tam mamy? Dobra, jedziemy. Więc 1058 rok, Kazimierz Odnowiciel umiera, łączył te ziemie, sklejał od nowa, walczył, żeby to miało ręce i nogi. Podlizywał się cesarzowi. Podlizywał się. Nie? Wiesz coś? Nie, jeśli chodzi... Po pierwsze, jego mamą była Rycheza. Tak. Rycheza była spokrewniona z cesarzem. Niemiec. Musiał się podlizywać. Niemcy, czy lubieli, czy nie lubieli, kwestia drugo, czy nawet trzeciorzędna, najwyraźniej stwierdzili, że nie jest dobrze, żeby tutaj między Odrą a Bugiem była czarna dziura, która może się rozszerzać i zagrażać Niemcom, więc no, czysty pragmatyzm, tak, dali nam posiłki. I z tymi posiłkami Kazimierz wrócił do Polski. Kolejna rzecz, no Kazimierz Odnowiciel jakby wobec cesarza zastosował politykę faktów dokonanych. Jak był spór o Śląsk, to po prostu wjechał na ten Śląsk, pojechał na sąd do cesarza w Quedlinburgu, i powiedział, no ja tu jestem, no to co, no to moje jest, no to jak, to co, mam teraz wrócić do Krakowa? No to cesarz, no to dobra, to bądź sobie na tym Śląsku, tylko płać Czechom kaskę. A on to powiedział, okej. 1058, umiera Kazimierz po raz kolejny w dniu dzisiejszym. Umiera Kazimierz Odnowiciel i jego miejsce zajmuje... Jego syn, jak dla mnie to był Bolesław Śmiały, tylko nie wiedząc czemu, dlaczego, jak się przygotowywałem do audycji, to wszyscy pisali Bolesław Szczodry. Uspokajam państwa, chodzi o tego samego człowieka. Bolesław Śmiały to Bolesław Szczodry, to znak równości między nimi. Śmiały, no mi też się wydawało całe życie, że to był Śmiały, no tak się uczyłem, no tak. W moim myśleniu to jest Bolesław Śmiały, bo wojował na prawo i lewo, no wszędzie wojował, z każdym sąsiadem coś tam miał na pięku, nie? No a tu się okazuje, że w literaturze fachowej no to on funkcjonuje, jest przedstawiany, opisywany jako Bolesław Szczodry. Wincenty Kadłubek w swojej kronice z XIII wieku, i to też drugie moje odkrycie, no wydawało mi się, że Wincenty Śmiałego, Szczodrego, raczej mało będzie lubiał z powodów, o których jeszcze wspomnimy. Mhm. A tu się okazuje, że no, bardzo porządnie go król, człowiek i w ogóle bardzo się przychylnie do niego odnosił, stosunkowuje. I Wincenty Kadłubek w swojej kronice opisał takie zdarzenie, że przy podziale skarbów z podatków, czy tam z łupów, Szczodry usłyszał jęki biednego człowieka, no więc kazał go przywołać do siebie, come on, o co chodzi? A ten mu mówi, no biedny jestem, no królu, no słońce świeci, a na mnie deszcz pada, no. I żeby nie było, rzecz się dzieje w Polsce, tak. Nie w Irlandii. Tu słońce świeci, a na mnie też pada, no wszyscy mają, a ja nie mam. No i Śmiały, Szczodry, mówię, ściągnął płaszcz swój, szyty złotem, nakrył go, nałożył go. Mówię, to chłopie, bierz tyle złota, ile jesteś w stanie udźwignąć.
No to proszę. On tam, no to wziął, wiesz, bierze z tych podatków, czy z łupów, do tych kieszeni, czy tam zakasał tam jakoś ten płaszcz, tam ładuje. I żeby nie było kolorowo, Wincent Kadłubek kończy historię w ten sposób, że no widok wstając, no to złoto jest ciężkie, więc gibnął się jakoś, to złoto go przydosiło i umarł. No. Żartujesz. Nie no, nie. Tyle Wincenty Kadłubek. To Monty Python trochę. Wiesz, nie, wydaje mi się, że najwyraźniej w ten sposób się wtedy pisało tą historię, żeby to było z jakimś morałem, bo no tak. Później to, co mówiłem przy pierwszej audycji, nie, że z okazji chrztu naszym dziedzictwem stało się dorobek kulturalny, historyczny, filozoficzny, tu ten grecko-rzymski i Jerozolima, Ateny i Rzym, nie? Że chrześcijaństwo, filozofia grecka i prawo rzymskie. I Wincenty Kadłubek opowiada, a bo król Midas to tam co dotknął, to się w złoto, a na dworze Persów czy tam Arabów ktoś tak bardzo chciał klejnotów, że zjadł i później umarł, bo nie dostał. To chyba o to chodziło, że historia miała być z przesłaniem, z morałem. Bliżej Szczodrego Gal w swojej kronice napisał, że no ten widok, kleryk. Mm-hmm. Osoba, kleryk? Osoba ucząca się na księdza. O, taki zachłanny, patrz jak... Nie, bidny. Bidny, ale tyle nabrał, że aż go ugniotło, przygniotło. Nie, właśnie, wiesz, według Gala przeżył. Przeżył? Wydaje mi się, że to Gal miał rację. Tak? Chociaż nie negując faktu, czy dał, czy nie dał, wydaje mi się, że o co innego w tej całej historii z tym jego przydomkiem chodzi. Mianowicie... Kazimierz Odnowiciel zaczął odbudowywać organizację kościelną, tylko on tego nie skończył. Jego sukcesem było to, że metropolitą polskim, te prerogatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego przejął biskup z Krakowa, ale tylko ten, który był Aaron? Tak, bo wtedy, żeby było z Irlandii, tak. Aha, że Aaron. Ja Arona to tylko znam tego, reżysera Dynastii. Aaron Spelling to chyba a, robił. Przepraszam. Nie, to nie ten, to nie ten Aaron. Co, no, wątek? Coś się tu pojawia. A coś się pojawia, to ja się zajmę tym, co się pojawia. To ja mówię, więc... No. I teraz to dzieło odbudowy organizacji kościelnej no kontynuował Bolesław Szczodry, śmiały. I on ufundował klasztory benedyktyńskie we Wrocławiu, w Mogilnie. Jeden powie... W Mogilnie? Dobrze. Czekaj. W Mogilnie. To może ja się pochwalę w międzyczasie, zanim upewnisz, czekaj. Co tu się błąkało. Znaczy, wiecie co? Pan Tik-Tak, człowiek, który prowadzi... Dobrze mówię. Aha. W Mogilnie, we Wrocławiu... I nic, nie powiem w wam. W Tyńcu, tylko tak. Jeden powie, że w Tyńcu to opactwo benedyktynów założył Kazimierz Odnowiciel, drugi powie, że Bolesław Szczodry. Dobra, przyjmijmy, że je bardzo wspierał, tak? Śmiały... Szczodry odbudował katedrę w Poznaniu, ufundował w katedrę biskupstwo w Płocku. Tylko czasy wtedy były inne, oprócz tego, że braciszkowie tam się mieli pracować i modlić, no to jeszcze z czegoś musieli żyć. Proste. No, robili nalewki. To trzeba, nie tylko, to trzeba im było dać kawałek ziemi, żeby tam mogli coś uprawiać. Przepraszam. Żeby mogli coś uprawiać, żeby chłopi mieli gdzie przyjść i pracować na roli. Więc no te nadania ziemskie były i z tego, co pisze kronikarz i z tego, co piszą historycy, no był szczodry, nie żałował. Myślę, że to jest główny powód, dla którego ten właśnie król, Bolesław II, syn Kazimierza, Kazimierzowic, tak by to było, chyba, dostał ten przydomek, nie? A skąd się wziął Bolesław Śmiały? No tak jak mówiłem, chłop wojował na prawo i lewo i Gal go określa jako śmiały, wojowniczy, odważny, ale to były tylko przymiotniki, a ten śmiały to chyba tam w XIX wieku zaczął funkcjonować jako jego przydomek. W każdym bądź razie,
Przygotowując się do tej audycji, to co mówiłem, chłop wojował na prawo i lewo i teraz tak się zastanawiałem trochę, jakby wam tu, drodzy państwo, opowiedzieć o tych jego wojnach. Dużo gwałcił, rabował? Wiesz co, czy gwałcił, nie wiem, czy rabował, trochę znaczy pytam, też. Czy impreza była fajna, to tylko tak. To musiała być, no, jak Bolesław Chrobry powiedział swoim wojom, że jutro będę ją miał i słowa dotrzymał, no tak. To wiesz, ten też Bolesław, wnuk Bolesława, i mnie zobowiązuje. No, zobowiązuje. Jak pokazują fakty, bardzo zobowiązywało. W każdym bądź razie nie będę opowiadał chronologicznie, tylko przedstawię główne linii działalności. Będę się powtarzał, bo jeżeli w 1077 roku dochodzi do dwóch interwencji u dwóch różnych sąsiadów, to mówiąc o stosunkach polsko-niemieckich, później polsko-węgierskich, polsko-ruskich, to ja już do pewnych faktów będę wracał, które jasne. Już powiedziałem. Może być mętlik. Wydaje mi się, że ten sposób będzie mimo wszystko bardziej klarowny. No to dawaj. No to jedziemy. Jedziemy. No to nasz pierwszy sąsiad. Zanim. Mała uwaga, metodologiczna. Kazimierz Odnowiciel był zajęty sprawami wewnętrznymi. Mhm. Jedyną sprawą zewnętrzną to było tam przy okazji pokonania Miecława, Macława z Mazowsza, to było też zajęcie Gdańska. No to Pomorza, tylko Pomorze było nasze, no to co to za sprawa zewnętrzna. Natomiast Bolesław za punkt honoru postawił sobie odbudowanie pozycji Polski poprzez intensywną, mocną politykę zagraniczną. Mhm. Czyli załóżmy, w Polsce już mamy wewnętrznie porządek, no to jak u siebie jesteśmy dobrze osadzeni, mamy na czym siedzieć, no to możemy się angażować na zewnątrz. No i jakie to było nasze zaangażowanie na zewnątrz? Pierwsza rzecz. Stosunki polsko-czeskie, czy szerzej polsko-czesko-niemieckie. Bolesław Śmiały zasiadł na tronie, jak miał tam raptem 16 czy 18 lat. To różnie... Młodzież strasznie szybko dojrzewała wtedy, nie? Wiesz, to już w Sarze Bogusław Linda mówił, że mój ojciec w twoim wieku to tam czołg Niemcom spalił, no tak, w powstaniu, no, nie? No wiesz. Wojny nie ma. No, tak. I dojrzewamy później. Tfu, niech tej wojny nie będzie. Może lepiej, żeby nie było. I? Może lepiej, no. I tak jak powiedziałem, już tu dzisiaj, Kazimierz I płacił Czechom kasę. Ze Śląska trybut, kasę, tak? Co zrobił Bolesław? No jedną z pierwszych decyzji Bolesława to było, a ja nie będę płacił. I dobrze. Ale chłopak 16-18 lat. Słuchaj, na piwo trzeba było uzbierać. No. A propos zbierania, dzięki Bolesławowi Śmiałemu, za Bolesława Śmiałego, Szczodrego, powstała pierwsza mennica w Polsce. Powstała w Krakowie. On uregulował sprawy finansowe w Polsce. Powstała pierwsza państwowa mennica. Ale wcześniej bito monety? Bito. Ale zachowały gdzie? Się denary Bolesława Chrobrego. Więc gdzie chyba bito? Jak nie było w Polsce mennicy? Wiesz co, nie wiem, to pewnie jacyś rzemieślnicy, tam gdzie był książę, tam sprowadzał sobie rzemieślnika. Z zagranicy gdzieś tam sprowadzano, jak teraz. Nie, wiesz, te denary były taki... Nie wiadomo, czy to orę, czy to kogucik, nie? Tam te denary Chrobrego. W każdym bądź razie Śmiały ufundował pierwszą mennicę w Polsce. W każdym bądź razie Śmiały powiedział, nie płacę. Żeby było ciekawiej, rok czy tam dwa lata po wstąpieniu na tron, zebrał chłopaków, jedziemy na Czechy. Po co on jechał na te Czechy? W 1038 roku książę czeski Brzetysław najechał Wielkopolskę, złupił Giecz. Ludność mieszkańców tego Giecza przeniósł żywcem do Czech. Powstała miejscowość Hradec, czy Hradecz, nie wiem jak to się czyta, czeska kalka polskiego Giecz. Wiesz, żeby im się dobrze mieszkało, nie zmieniał nazwy, tylko przetłumaczył na czeski, nie? Hradec. Tenże Hradecz
Hradec stał się celem wyprawy Bolesława. Czyli chciał odbić swoich. No chciał odbić swoich. I słusznie, no kurde. Zuch chłopak. No, pewnie, nie? Że zuch. No i obległ ten gród, no i wszystko byłoby ładnie, pięknie, pewnie by się zakończyło sukcesem, gdyby nie jedna drobnostka. No, ale to oddajmy głos kronikarzowi Galowi, który napisał, że Bolesław Śmiały przez swój lekkomyślny upór, żeby nie powiedzieć głupotę, nie tylko, że nie zdobył grodu, lecz nadto zaledwie uszedł za sadzek czeskich i w ten sposób utracił panowanie nad Pomorzem. Coś, no najwyraźniej nie miał prysznica z zimną wodą, a pod balą tam za dużo nagrzali, za gorąco było, Boże, za gorąco było. Co on tam zrobił, co nabroił, nie wiemy. Nie wiadomo. Przez lekko myśląc, gdzieś w jakiejś zasadzki wjechał. Może kogoś chciał gonić, wpadł w zasadzkę, ledwo że uciekł. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Gród nie został zdobyty. Żeby było gorzej, Żeby nie było lepiej. Żeby nie było lepiej. No w każdym bądź razie, no konsekwencji no, nie było tylko to, że on nie zdobył tego grodu. No ale no Pomorze odpadło. To znowuż zebrał tych chłopaków i jechał na Pomorze. No i za gorąco było. Może było lato jak dwa dni temu. Może. Czekaj, w czwartek, jak tydzień temu. To czwartek jest, tak. Nie, jak, no lato było do niedzieli. Jak tydzień temu, od czwartku do weekendu, no za gorąco było. No jakoś, no tam, jakoś tam ta armia się podzieliła, jazda wyprzedziła piechotę, no jak już dopadł tego wroga, w okolicach jakiejś rzeki się wszystko odbywało, nie było mostu, nie było brodu, czyli takiego płytkiego miejsca w rzece, po której mogli być tam ci rycerze przejechać, więc no w porywie krzyknął wpław, no to ci się rzucili, no widzę twoje oczy, no. Też jestem tym zdziwiony, nie, bo no nie trzeba być geniuszem, że żelazo ściągnęło no, co pewnie. Niektórych do wody, nie. No i dziwnym trafem od tamtego czasu, no jakieś ciężkie pancerze nie cieszyły się wzięciem w Polsce. Nie, no potopił rycerze, ale żeby nie było, wygrał bitwę. Wygrał bitwę. Udało, no, stracił, tym razem mu się udało. Aha. No dobra, no i co on tam jeszcze... Więc wrócił później do tych Czech, nie, no... Mhm. Bolesław złożył księciu czeskiemu wizytę, no to ten pomyślał, no... Ja nie złożę rewizyty, tak, no zebrał chłopaków, przyszedł do Polski, później, no i tak się odwiedzali, raz jeden drugiego, raz drugi pierwszego, no i w końcu doszło do tego, że no cesarz Henryk IV wezwał jednego i drugiego do Miśli, powiedział, no panowie, dosyć tego, nie? Patrz, jaka jest pozycja cesarza, nie? Jeden mówi, come on, na dywanik, tak nie będzie. Więc Henryk wymusił w Miśni 1071, 10 lat się lali, około 1071, wymusił, że po pierwsze sporów o Śląsk nie będą rozstrzygać na drodze militarnej, po drugie mają się jakoś dogadać. Na tym stanęło. Dogadali się? Się dogadali. Znowu ktoś za dużo wungla tam, czy tam drewna podłożył pod tą balę, bo rok później Bolesław, nie oglądając się na honor, na prestiż cesarza, na jego postanowienia, no najechał Śląsk, czy tam te Czechy, czy Morawy, nie pamiętam już dokładnie, i złamał te postanowienia tego zjazdu miśnieńskiego. No i teraz no nie trzeba być geniuszem, żeby się domyśleć, że Czechy się wkurzyły i... Tam Czechy. Cesarz się zdenerwował. Razem się cesarz zdenerwował, więc tym razem to cesarz zebrał chłopaków i powiedział, tak nie będzie. Nikt mi tu dywersji robić nie będzie. I się wyprawił do Polski. Tylko w tym 71 roku w Miśni, najprawdopodobniej to wtedy, Bolesław skontaktował się z lokalną opozycją. Zresztą tam każdy cesarz miał opozycję i każdy musiał walczyć o swój stołek, o władzę.
I tenże Bolesław dogadał się z tą opozycją, jakoś ich tam wspierał, z Sasami, i kiedy cesarz chciał jechać do Polski, wybuchło powstanie. Mm-hmm. Bolesław je poparł. Sasi dogadali się, żeby było ciekawiej, z Wieletami. Znowu ci Wieleci. O których tu już mówiliśmy, Wieletami. I w tym momencie Bolesław Śmiały w sposób jednoznaczny opowiedział się w sporze, w konflikcie, który w tym czasie po prostu doprowadził do iskrzenia, do czerwoności, rozgrzał ówczesną Europę, do podziału. I tu zrobimy trochę przerwy, opowiadając o Śmiałym, nie? Historii mm-hmm. będzie ciąg dalszy. Doprowadzał do czerwoności, rozgrzał ówczesną Europę, który się w literaturze określa jako spór o inwestyturę. Chodziło o drobnostkę. Kto ma mianować biskupa? Czy papież? Czy cesarz? Czy cesarz? I teraz, jak popatrzymy na ten spór o inwestyturę, żeby było, powiem tak, od cesarza Ottona I w tej relacji cesarz-papież, to cesarze brali górę. Więc nawet doszło do tego, że to cesarz zatwierdzał, miał ten głos decydujący, w Radzie Nadzorczej miał głos decydujący, o to decydował o tym, kto będzie wybrany na papieża. Żeby było ciekawiej, jeden z jego następców, też któryś tam z Henryków, doprowadził do tego, że aktualnie urzędującego papieża uwięził, a na jego miejsce osadził takiego, który go tam lubiał, słuchał, który no, był mu podległy, poddany. Nie? I w tej sytuacji w klasztorze, zdaje się, że benedyktyńskim w Cluny we Francji, Bolesław Śmiały fundował benedyktynom klasztorze, żeby nie było, rozpoczął się ruch odnowy, ruch reformy. Stąd się nazywa ten ruch kluniacki albo kongregacja kluniacka, różnie tam możecie te nazwy spotkać. I zaczęło się w sumie od bardzo fajnej rzeczy, no, od tego, żeby mnisi częściej się modlili, zachowywali celibat, żeby nie... No, takie były celibat ostatecznie, definitywnie został wprowadzony na Soborze Trydenckim 1545, chyba 66, jeśli mnie pamięć nie myli. Czyli do 1500 to różnie, roku. Różnie no to właśnie. Było, różnie to było, tak? No okej, okay. No, ale dobra. nie był tam jakiś wymagany, czy był wymagany, a był niedotrzymywany. Ale stale był wymagany, tam co kolejny synod, wiesz, trzeba zachowywać, nie? No ale jesteśmy przy średniowieczu, nie? Mm-hmm. Polska, czasy rozbicia dzielnicowego, na tronie krakowskim jest Bolesław Wstydliwy. Mm-hmm. Podejrzewam, że tam Wstydliwy nie był, no ale z racji, że tak wyglądało jego małżeństwo ze świętą, a Kingą... Znowu święta. Taki dostał przydomek, no po prostu, wiesz, ludzie, władza świecka, nie? Czy Bolesław, Henryk Brodaty i jego żona święta Jadwiga. Mieli już tam piątkę czy szóstkę dzieci i powiedzieli, nie współżyjemy. I przez 30 lat zachowywali czystość małżeńską, nie współżyli ze sobą. No, ze sobą nie. Czy z innymi... Nie mamy źródeł. Nie mamy źródeł. W każdym bądź razie Henryk na tą okazję zapuścił brodę, zaczął chodzić we włosienicy, nie, tam w worku na ziemniaki, żeby bardziej obrazowo powiedzieć, nie. Władysław, Bolesław Wstydliwy, no oni tam nie współżyli, nie, no z pobudek religijnych, takie były czasy, żeby było ciekawiej. Umiera jeden biskup, zostawia kilkadziesiąt, dosłownie kilkadziesiąt dzieci, nie?
średniowieczny. Rafale, czy zgubisz wątek, jeżeli zrobimy krótką przerwę? Nie, teraz ja muszę skończyć. A, dobrze, to kończ. Skończę dobrze, dobrze. I zrobimy przerwę. I teraz ta kongregacja kluniacka, ten ruch kluniacki, mają się modlić, mają pracować, zachowywać celibat, zachowywać tą dyscyplinę. Mhm. Ale oprócz tego pojawiły się głosy, że to jednak papież stoi wyżej od cesarza, że to jednak papież będzie tu decydował, że nie będzie tak, jak to ustawili sobie cesarze. I najlepszym takim, najpełniejszym wyrazicielem tego kierunku, tych reform, był jeden z najwybitniejszych papieży w historii Kościoła, papież Grzegorz VII, który sporządził, tylko no właśnie, czy to jest notatka, że prawie że odręczna, czy tam podyktowana nie kronikarzowi, tylko ten asystentowi, czy podyktował, czy sam napisał, no mówi się o dokumencie Dictatus Papae, papież dyktował chyba, tak to by było. No i tenże Benedykt Grzegorz VII zapisał sobie takich 27 punktów tez poświęconych temu, jak ma funkcjonować Kościół. No i na przykład pojawiły się tam takie sformułowania, że to Kościół rzymski został przez Boga założony. W porządku, tak? Albo, że tylko biskup może mianować biskupów i ich odwoływać. Papież. Biskup rzymski. Papież. Aha, biskup rzymski. Albo, no tak. że jego imię ma być wspominane w modlitwach kościelnych. To, co mamy zresztą dzisiaj na mszy świętej. Tak. Módlmy się za papieża Franciszka i biskupa naszego, nie? Tak. No jego imię jest wspominane. Dalej. Było też stwierdzenie ciekawe, no z racji tego, że jestem z wykształcenia dyplomowanym teologiem, tak? Ciekawe stwierdzenie z punktu widzenia historii dogmatów, mianowicie, że Kościół rzymski nigdy nie pobłądził i po wszystkie czasy, wedle świadectwa Pisma Świętego, w żaden błąd nie popadnie. To jest 1070 tam okolice tego roku. Dogmat o nieomylności papieża został określony w 1870, czyli 800 lat później, ale już wtedy pojawiają się te przebłyski, więc no, na niektóre tezy, twierdzenia patrząc, no w porządku, no chłop, no, został papieżem, więc no mówi, co będzie robił, tak. Ale oprócz tych tez, Kościół został przez Boga założony, pojawiły się też takie, że to papież może intronizować, wprowadzać na tron i ściągać z tronu władców świeckich, w tym również przede wszystkim cesarza. Pojawiło się twierdzenie, że te insygnia cesarskie to papież trzyma w swoim ręku i daje komu chce i kiedy chce, a jak chce, to zabiera. Pojawiło się stwierdzenie, że to papież może rzucić klątwę i zwolnić poddanych z obowiązku posłuszeństwa wobec takiego władcy. Czy papież miał armię? To samo pytanie postawił kiedyś Nikita Chruszczow, który rzucił hasło: dziękuję. A ile dywizji pancernych ma papież? Bo ja mam dużo, 500, nie? No, Nikity nie ma, a papiestwo dalej sobie funkcjonuje. W każdym bądź razie, jeżeli Grzegorz VII sformułował takie twierdzenia, no to nie trzeba być geniuszem, żeby się domyśleć, że wcześniej czy później między tymi dwoma ludźmi dojdzie do sporu. I doszło do sporu. Tak jak mówiłem, zaczęło się od tego, kto ma być wybrany, zaczęło się od sporu o wybór na biskupa w Mediolanie. Nie wiem, kto zaczął, w każdym bądź razie jeden drugiemu zagroził, że go odwoła, ale pierwszy zrealizował. Jeżeli ja ci grożę, no to muszę być gotowy, że ci coś obiecam, no to muszę być zdolny do zrealizowania tej obietnicy, tak? Żeby nie było jeden tak. I drugi był w możliwości, miał możliwość realizacji obietnicy. No i w każdym bądź razie
to papież zdetronizował cesarza, rzucił na niego klątwę, zwolnił poddanych z obowiązku posłuszeństwa cesarzowi. Żeby było ciekawiej, opozycja bardzo szybko, niemiecka, antycesarska, wobec cesarza, bardzo szybko zaprosiła papieża. To papieżu, to przyjeżdżaj do nas i będziesz tu sądził sprawy niemieckie, tak? Nie ma cesarza, no to ktoś nas musi pogodzić. Tak jak kiedyś cesarz godził odnowiciela z księciem czeskim, czy ten Henryk Bolesława i księcia czeskiego, nie? No to ktoś nas musi, no przyjeżdżaj do Niemiec. No i cesarz na to nie mógł pozwolić i udał się do Canossy boso. To był ostatni raz, kiedy cesarz poszedł gdziekolwiek boso. Do tej Canossy dojechał i 3 dni płakał, jęczał, lamentował boso w tym worku na ziemniaki, aż papież się zlitował i 28 stycznia 1077 roku cofnął klątwę. Czyli cesarz odzyskał tron, cesarstwo. Nie odzyskał, zachował. Zachował. Aha, zachował. Zamierzał mu zabrać. Wydawałoby się, że sukces odniósł papież, ale tak naprawdę już kilka lat później, chyba 7 czy 8, cesarz doprowadził do tego, że zebrał podległych sobie biskupów, powiedział ściągnąć człowieka z tronu papieskiego, wprowadził następnego i papież umarł ostatecznie przegrał, zmarł na wygnaniu w Salerno. Ale wracamy teraz do sprawy polskiej. To był ten spór o inwestyturę, on się później tam zakończył, jednak się dogadali, jakoś tam równowagę wypracowali, ale już do takiej sytuacji, że jeden drugiego pozbawiał tronu, już nie dochodziło. To był ten punkt szczytowy, kulminacyjny tego sporu. I w tym sporze Bolesław Śmiały, Szczodry, opowiedział się po stronie papieża. I to mu przyniosło skutek w postaci korony, bo papież pozwolił Bolesławowi Śmiałemu, Szczodremu, koronować się na króla. Wracamy do historii, cofamy się. Bolesław Chrobry wykorzystał, że nie było cesarza, nie było papieża. I się koronował. Mieszko II zrobił to, co do niego należało i też się koronował, a kronikarz niemiecki krótko to skwitował. Mieszko II taki sam buntownik, jak i ojciec. Więc żeby nie było, Bolesław Szczodry Śmiały, no to z tych pierwszych piastów, rozbójnik, bo rozbójnik imię zobowiązuje, ale żeby nie było, z poszanowaniem międzynarodowego prawa ówczesnego uzyskał koronę. Dzielny chłopak. To co, przerwa? Zrobimy przerwę, wracamy po muzyce. Codziennie Twoje Radio. Eder FM. Wracamy po przerwie i jedziemy dalej. Więc żeby nie było, rozbójnikiem był, tak? Imię zobowiązuje. Tak. Stwierdziliśmy, tak? Imię zobowiązuje. Mówimy o Śmiałym. O Bolesławie Śmiałym. Szczodrym. Tak. Bolesławie Śmiałym, Szczodrym. Więc, ale z poszanowaniem prawa międzynarodowego koronę królewską uzyskał. 1076. Na Boże Narodzenie to było. Taki prezent sobie zrobił, no. Gdzie ja to miałem? W 1076 się koronował, tak, bo to było miesiąc wcześniej, tam końcem stycznia ten papież ściągnął klątwę, a ten na Boże Narodzenie miesiąc wcześniej się koronował. I teraz tak, te stosunki polsko-czesko-niemieckie, w bardzo prosty sposób znalazły przełożenie na relacje z drugim naszym sąsiadem, drugi punkt dzisiejszego programu, mianowicie z Węgrami. Na Węgrzech toczył się spór. To samo, co u nas, zresztą w całej Europie się działo. Przepraszam, to samo, czy ja mogę o coś zapytać? No.
Mówisz Czechy. Czy Słowacja to były Czechy? Nie. Obecna Słowacja? Geograficznie. Mhm. Czekaj. To było w ten sposób, że książę Czech, mhm. państwo Czechy, mhm. zajęło geograficzny teren Słowację. Mhm. Ale Słowacja... Ale tam żadnej państwowości nie było. Okej, okay, dobra. To samo, co u nas było. Plemię Polan Jasne. Zajęło Okej. Okay. Tak tylko pytam, plemiona, bo wiesz, bo tak mówimy o Niemcach, mówimy o Czechach, o Węgrach, o Polakach. No. Czy, aha, natomiast ta Słowacja tak jakoś mnie zastanowiła, czy była, czy nie była. Okay. Geograficznie teren, tak? Tak, państwowości jako kraina, jako coś tam nazwanego. No, zresztą Jugosławia. No tak. No, to Czechosłowacja, Jugosławia. Okej, okay. dobrze, to już nie... Wtedy też nie było tam Jugosławii. W każdym bądź razie na Węgrzech. Mhm. Toczył się spór. To samo, co u nas, nie? Jeden brat przeciwko drugiemu walczył, bo a czego ten ma być królem, a ten tylko księciem. I teraz walka była między Andrzejem, popieranym przez Niemców i Czechów, mhm. a Belą. Kogo popierał, kto popierał Belę? Śmiały na przykład? No, bardzo... A Bela to był facet? Bela, no takie Aha. imię. Aha, bo myślałem, że Bella, jak nie, wiesz, nie Bela, Bellissima. Nie Bellissima, to okay. książę, no takie książę imię Bela. Czeskie, no węgierskie, nie? Mhm. No i tam też bardzo szybko, bo około 1060 wyprawił się na Czechy pod ten Giecz czeski, Hradec, no i w tymże 1060 wyprawił się też na Węgry, poparł Belę, przy jego pomocy, udziale, dzięki jego interwencji, mhm. wojska Andrzeja z posiłkami niemieckimi zostały zlane. Andrzej, z tego co się orientuje, zginął. Królem został Bela. Ale Andrzej miał syna, Salomona? Salomon. Dobrze, Salomon, bo tak. jego żona wróci jeszcze w naszej historii. Aha. Salomea pewnie. Nie, Judyta. A Judyta. Judyta. Więc Andrzej miał syna Salomona, który, no, chwileczkę, to ja jestem synem, to mi się tron należy. No to więc znowu była dogrywka. Tamten rządził krótko, Bela, no i doszło znowu do sporu między Salomonem a synami Beli, Gejzą i Władysławem. Mhm. No i znowu interwencja na Węgrzech. Ale jaki interes miała Polska w tym, żeby mieć swojego popartego władcę na Węgrzech? No tak. No bo tak patrzę geograficznie, między Węgrami a Polską są Czechy, tak? Znaczy ta kraina Słowacja, no właśnie Słowacja. No tylko dlatego, że wtedy dlatego ta Słowacja też przechodziła z rąk do rąk, za chrobrego była Polska, mhm. później ją Czesi wzięli, później ją Węgrzy zajęli. A, no, czyli teoretycznie sąsiadowaliśmy. Myśmy mieli no tak, oczywiście, okay. to on w praktyce, tam, w praktyce. Tam szła, tamtędy szła granica, więc mhm. jak patrząc ustawiając się twarzą do Niemiec, tak, załóżmy, mhm. że stajemy w Warszawie, odwracamy się twarzą do Niemiec i tak, po prawej stronie mamy morze, żadnego sąsiada, załóżmy, po lewej stronie mamy Węgry, więc żeby to nie Niemcy nas oskrzydlili, zaatakowali naszą flankę, no, jasne. No to my no to jedziemy ławą z Węgrami, nie? Mhm. No to, więc... to dlaczego z Czechami się tak napierniczali wszyscy? Bo nie słuchasz. No słucham. Bo już Czesi za Mieszka I w tamtym no, czasie uznali zwierzchność cesarza niemieckiego i się cały czas nie tego można było trzymali. Czechów, a nie można było Czechów tak trochę przeciągnąć na swoją stronę, odczepcie no to, się no od cesarza, no to próbował u nas będzie lepiej? No to próbował chrobry i no. wjechał i powiedział, dobra, ja nie będę płacił cesarzowi. No tak, ale tak po dobroci, tak, kurde, wszystko by się tłukli tylko. No wiesz, bo to najłatwiej z punktu widzenia historii powiedzieć, co no, można no, było rację. Zrobić, nie? Tak. No to prawda. Czynię cię hetmanem wielkim, a ty nie gin, bo to nie sztuka. Ratuj co płonie, tak? A ty nie gin, bo to nie sztuka. Łatwo jest powiedzieć. No łatwo. Nie? Dobrze, jedźmy dalej. No
poza tym, no jesteśmy ludźmi, tak? Śmiałemu ktoś tam za dużo drewna, wungla wrzucił zagrzało do kocioka. Się pod beretem. No i zagrzało się, oj, się grzało. A powiedz mi, śmiały miał jakąś dziołchę? Miał. Tak? Miał, najprawdopodobniej Rusinkę. Rusinkę? Tak, z nią miał syna, Mieszka. Mieszka, znowu ale do Mieszka. Mieszka. Znowu Mieszka, ale do Mieszka jeszcze wrócimy. Okej. Więc znowuż Salomon przejął władzę, Bolesław Śmiały interweniuje na Węgrzech, opowiada się za potomkami tego Beli, Gejzą i Władysławem. Dzięki tej interwencji Gejza dostaje swoje księstewko. Jak ma chłopak punkt zahaczenia, no to co, no nie będzie stał bezczynnie. No pewnie. No i znowu wojna. Salomon zostaje wygnany z Niemiec, Gejza zostaje królem. Znowu wojna, znowu interwencja. No, bawili się. No bawili się chłopaki. No. No, nie będę powtarzał wypowiedzi błyskotliwej człowieka nauki, pułkownika, profesora. Wojsko nie może siedzieć. Siedzieć, tak. Tak. Więc no Bolesław Śmiały wyprawiał się tam w 1060, 1073, 77 i co rusz tam wprowadzał swojego księcia. No i to się udawało, no w końcu ostatecznie, jak już się wszystko uspokoiło, ostatecznie na tronie węgierskim zasiadł syn Beli, Władysław, o którym kronikarz napisał, że od dzieciństwa był wychowywany w Polsce. Przepraszam, od dzieciństwa był wychowywany w Polsce i pod względem obyczajów, sposobów życia, mentalności, wiesz, no, to był, Polak. Był Polakiem, stał Super. Się Polakiem. Ale za chwilę do tego jeszcze wrócimy, czy to dobrze, czy niedobrze. W każdym bądź razie zamykamy etap Węgry, przechodzimy do stosunków z Rusią. Tam też się Śmiały wyprawiał, tylko że tam te jego interwencje, to jego zaangażowanie miało inny charakter. Pytałeś o żonę. Żona była Rusinką. Matka była Rusinką. Matka była córką Włodzimierza Wielkiego. Więc weszliśmy, spokrewniliśmy się z książętami ruskimi. Więc jakby się uparł, to Śmiały mógł powiedzieć, a ja jestem potomkiem Włodzimierza Wielkiego i mnie też jakaś korona, jakieś księstewko się należy. Ale się nie czepiał tego. Ale się nie czepiał, stwierdził, okej, jest wujek, trzeba popierać wujka. Nie? No i w okolicach 1068-1069 roku Izasław został pozbawiony tronu kijowskiego, wujek Bolesława. No i Bolesław stwierdził, no tak nie może być. Krewniak, no wujkowi, ty wiesz co, to wuj. Jak ojca nie ma, to jest wuj. Tak, tak jakby powiedział pan Zagłoba. No i w tym 1069 roku wyprawił się na Ruś. No i zrobił to dość skutecznie, bo Izasława osadził na tronie. No i znowu, żeby se chłopak prysznic wziął, poszedł popływać do jeziora. Znowu coś wymyślił. Znowu coś wymyślił. I Zasław, jak relacjonuje kronikarz, a zresztą oddajmy głos Galowi, a jest. Poprosił zatem Bolesława Szczodrego, ustanowiony przezeń król, czyli Izasław poprosił Szczodrego, by wyjechał naprzeciw niego i oddał mu pocałunek pokoju dla czci, i tu uwaga, jego narodu. Bolesław, przekazują sobie pocałunek pokoju, symbolizuje przyjaźń, jedność narodu polskiego i ruskiego. Dobrze, że mówisz o pocałunku, od razu mi się Honecker przypomina. Nie, to nie było, nie, żadnych z tych, a widziałem to w twoich oczach. Wtedy, nie. A propos, ostatnio widziałem 10 najsłynniejszych pocałunków na świecie. Tam w międzyczasie pojawiała się Madonna i Britney i ktoś tam, nie, bo one się tam gdzieś ciumały. No i oczywiście Honecker. Eriko na pierwszym miejscu. Tak. I do tej pory nie wiadomo, którego całował, a który tylko odwzajemniał. To jest ciekawostka. Taki przeskok myślałem. Dobra, wróćmy. No, pocałunek pokoju. Ten pocałunek pokoju, żeby pokazać cześć dla narodu ruskiego. No i
Polak wprawdzie zgodził się na to, ale Rusin dał to, czego on zechciał. Policzono mianowicie ilość kroków konia Bolesława Szczodrego od jego kwatery do miejsca spotkania i tyleż grzywien złota złożył mu Rusin. Rusin zapłacił grzywny złota za każdy krok konia Szczodrego, a później miał co dzielić. Przepraszam, takie pytanie techniczne. A grzywna złota to wiela było? Wiesz co, nie mamy wiem. Mamy informację nie, taką? Nie, znaczy, nie mamy. To na pewno jest do sprawdzenia, tylko ja ci w tym momencie nie powiem. Nie? No dobra. To, okay. To na pewno chodziło o wagę. O wagę. O wagę. Okay. Ile tam kilogramów, czy czegoś tam złota, nie? I wtedy spotkali się. Bolesław dojechał, ale czemu mu tego prysznica nie zamontowali? Nie dość, że nie zlazł z konia, to jeszcze złapał Izasława za brodę i go wytargał na oczach dostojników możnych prostego ludu. Nieładnie. Jak to, pytanie retoryczne, jak to usposobiło ludność ruską do ludności polskiej? Jak to usposobiło ludność ruską do króla polskiego? Jak to usposobiło ludność ruską do świeżo wprowadzonego księcia kijowskiego? Kiepsko. No kiepsko, no nie trzeba by... Więc... Niestety kiepsko. Ale rzecz ciekawa, to o czym mówiłem na początku. Wincenty Kadłubek, wydawało mi się, że Szczodrego nie lubi. Opisał to w ten sposób, że Szczodry wytargał Izasława za brodę, ale zrobił to za to, Gal pisze, to Szczodry wymusił, okej, możemy się tu, pocałujemy się na widoku, tak, będę cię szanował, ale ty mi płacisz za każdy krok mojego konia, a według relacji Wincentego Kadłubka Szczodry wytargał za brodę Izasława za to, że to ten go chciał przekupić, jakby chciał go skorumpować, nie? To wzór, to bogactwo dobry. To nie jest. Tylko, nie, ty trochę się pominął z faktami Kadłubek. Zresztą nie tylko w tej jednej sprawie. Więc, no nie trzeba być geniuszem, żeby się domyśleć, no że Izasław długo nie porządził. 1073, czyli jak my się tam walczymy z Niemcami, znowu Izasław jest strącany z tronu, przyjeżdża do Polski, ratuj. Nefiu, ratuj. Nefiu, ratuj. Tak? Ten siostrzeniec, ratuj, tak, nie? Tak. No to ten myśli, kurde, tu Niemcy. Okej. Błysk geniuszu. Zaliczył chłopak błysk geniuszu, bo z tamtymi, którzy go Izasława strącili ze stołku, po prostu się dogadał. Zapanował pokój. Ale żeby nie było. 1077, nie wiem, czy to w drodze na Węgry, czy w drodze z Węgier, znowu się tam wyprawił, znowuż tego nieszczęsnego Izasława na tronie osadził. I w tym momencie dochodzi do rzeczy tajemniczej, do jego upadku. Bolesława. Ale świetnie sobie radził. No świetnie sobie radził. I stałeś, no, rzecz tajemnicza, rozgrzewająca głowy i pióra historyków, toczy się spór o to, dlaczego upadł Bolesław Śmiały. Bo mamy sytuację, że nagle sobie radzi, świetnie sobie radzi, korona królewska. W Polsce porządek. W Polsce porządek. No, dogaduje jest, się zresztą, dogaduje albo się tłucze, ale pozytywnie. Ale pozytywnie. Tutaj Niemców jakoś tam umiał utrzymać z daleka od granic, stanął po stronie papieża, papież zrzucił, ekskomunikował cesarza. No wszystko ładnie, pięknie, jest 1079 rok. Nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. Jest jakiś spisek, jest jakiś bunt. Król skazuje na śmierć biskupa krakowskiego Stanisława, no i musi uciekać z Polski. Świętego. Skadywałem. No dobra. I musi uciekać z Polski. I teraz
Gala Anonim pisze krótko. Źle się stało, że jeden pomazaniec na drugiego podniósł rękę. Mhm. Nie chcę bronić biskupa zdrajcy i nie chcę bronić króla gwałtownika. Tyle pisze Gal. Mhm. Siedział na tronie Bolesława Krzywoustego. Mhm. Gdzieś tam w międzyczasie wrzucił notatkę. Dużo by jeszcze opowiadać, ale ci, którzy mają do stracenia, to jeszcze są. Mhm. Chwała mu za to, co napisał. Mhm. Wincenty Kadubek, opisując te jego wojny, napisał coś takiego. Być może tak było, bo w niektórych miejscach trochę przegiął. Opisuje coś takiego, że jak ten wojował, no to żony miały pustkę w łóżku i szukały pocieszenia. Tak? Normalne. Czy to bunt się podniósł, czy to żony poszły same do łóżek z zarządcami majątków. No to ci rycerze, no jak się dowiedzieli, no kurde, no ileż można, wracamy do Polski, no trzeba tu... No i oczywiście wstawka, a bo jak tam Aleksander Wielki wojował, to żony pisały tam do Persji, że wracajcie, bo źle nam samym, nie? Jak to Wincenty Kadubek. No i ci rycerze wrócili do Polski. Bolesław z tego nie był zadowolony, bo tam jakaś wojenka mu nie poszła. Więc przyjechał do Polski i stwierdził, no rozprawił się tam z tymi rycerzami, którzy no jakby się zbuntowali, samowola, dezercja, nie? No ale rozprawił się też z tymi żonami niewiernymi. Powiedział, no skoro się zeszmaciły, skoro zeszły na psy, no to teraz dzieci im będą odebrane i będą karmiły piersią szczenięta. Niezły. Dwa średniowiecze. Średniowiecze. Kurde, jak nieszczenięta. I teraz, tak, no. I teraz według Wincentego Kadubka na arenę wchodzi biskup Stanisław i mówi, nie wolno. Tak traktować ludzi nie wolno. A że wtedy jeszcze to król mianował biskupa, kościół był bardziej narodowy, no to jak mu biskup robi taką dywersję, no to jest zdrajca. Możemy sobie w ten sposób tłumaczyć Galowe, jeden biskup zdrajca. Doszło do sądu. Biskup Gnieźnieński skazał biskupa krakowskiego na sądzie jako zdrajca. Biskup Stanisław został zabity. Według relacji Wincentego Kadubka miało to miejsce przy ołtarzu na skałce. Tylko też taka analogia do sceny pojmania Jezusa w Ukrójcu. Żołnierze przychodzą, Jezus się pyta, kogo szukać, Jezusa z Nazaretu, ja jestem, a oni padli na kolana. Tylko tam głębsza teologia wchodzi w grę. No. Bo Jezus mówi, imię Boże wypowiada w tym momencie, a oni padają na kolana. I tutaj Wincentego Kadubka, żołnierze śmiałego przychodzą, stają przed nim i padają, mrażeni majestatem, nie? No. Trochę mitologii nam się tu wkradło. No, tak. No i ten nie wytrzymał, śmiały, no jak to, oni mieli go pojmać, a tutaj przed nim klękają, więc wziął miecz i zabił tego Stanisława przy ołtarzu. Nieprawda. Biskup Stanisław został zabity na Wawelu. Tylko znowu, no karą było obcięcie członków. I do tej pory nie wiem, co to jest. Bo gdzieś wyczytałem, że obcięcie członków to było obcięcie ucha, nosa i zdaje się języka, a gdzieś indziej iść. Rąk i nóg. I często, gęsto kończyło się to śmiercią ze względu na wykrwawienie albo zakażenie. No jak w okolicy mózgu miałeś 4 ogniska zapalne, nie? Nie trzeba. Albo druga, no, że to było obcięcie rąk i nóg i, no, i to był sposób wykonania śmierci, kary śmierci, nie? Więc to nie było tak, że jakiś super surowy, robili, tylko no, ranga skazańca była za wysoka. Podobno tego się biskupom nie robiło. No. Śmiały był, więc zrobił. I teraz patrzymy, nie? No bo jest tradycja, między innymi Paweł Jasienica mówi, to nieprawda, że ze względów religijnych, to była polityka, był spisek, biskup Stanisław był w tym spisku
A jest też druga tradycja, nazwijmy ją religijna, od Wincentego Kadłubka, że biskup zrobił to, co na biskupa chrześcijanina przystało, przyszedł i powiedział, nie, tak ludzi traktować nie wolno. To, co robił ksiądz Jerzy Popiełuszko, to, co robił biskup Romero w Ameryce Południowej, współcześnie dwaj ostatni, nie? Powiedzieli, tak traktować ludzi nie wolno. Jasne. Wydaje mi się, że jest możliwa wersja pośrednia. Biskup nie był w spisku, ale jego śmierć była na rękę spiskowcom. Możemy na to spojrzeć. Właśnie najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę to jest proces poszlakowy. Nikogo za rękę nie złapano, nie ma dowodów. Gall napisał no, to, co napisał. Chwała mu za to, że to napisał. Jeden pomazaniec podniósł rękę na drugiego, źle się stało. Jasne. Nie broni ani jednego, ani drugiego. Ten nie powinien być zdrajcą, ten nie powinien tak go karać. Nie? No, mamy proces poszlakowy, no i weź tu teraz powiedz, jak to tam było. Ale dobrze, Rafale, bo ja muszę troszkę cię pogonić, znaczy pogonić cię troszkę. Powiedz mi dobrze, no. I spiskowcy, co spiskowcy zdziałali? Obalili śmiałego? No i śmiały, musiał uciekać z Polski. Uciekł z Polski na Węgry. Znowu. Do kumpli? Do tego króla Władysława, co go tam osadził, co się wychowywał w Polsce, co był prawie Polakiem. No, znowu mu ktoś tego węgla dołożył. No, i co wymyślił, że na Polskę najedzie? Prysznica, no prysznica nie wziął, no. Nie, no, wyszedł mu na spotkanie, wyszedł mu pieszo. No i ten kronikarz pisze, że śmiały miał powiedzieć, a co ja będę przed nim schodził? To ja go wychowałem, to ja go na tron wprowadziłem, to nie jest dobrze, żeby tam twórca przed wytworem się kłaniał. Nie zszedł z konia. I kronikarz pisze, że wyraźnie pisze, że Władysław odebrał to jako zniewagę, jako ujmę na honorze, ale odwrócił się do swoich dworzan, do swoich poddanych i powiedział królowi polskiemu ma być dobrze, bezpiecznie, na niczym ma mu nie zbywać. Rzecz ciekawa, Władysław Święty przyjął Bolesława do siebie, więc no w oczach współczesnych no taki zły to on nie był. No tak. On tylko ranga skazańca, nie tak. Ale no ten nie zszedł z konia. Król węgierski powiedział, ma mu niczego nie brakować, ale Węgrzy to też sobie zapamiętali, wzięli to sobie to serce, zniewagę swojego króla. I zaciukali go. No i też właśnie nie wiadomo. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w okolicach 1081 roku, albo różnie to jest datowane, 1082 roku, zanim cokolwiek zdążył zorganizować, żeby wrócić do Polski, odzyskać tron. Jest legenda, że wstąpił do klasztoru, wstąpił jako mnich i tam pokutował swoje życie. Podobno jest płyta nagrobna, ale późniejsza jest. Więc no król w niewyjaśnionych okolicznościach musiał uciekać z Polski. W niewyjaśnionych okolicznościach w Polsce, na Węgrzech zginął. Pozostał po nim syn. A jeszcze wrócę, jedna myśl. A może to było tak, że ten cały tą opozycję w Polsce zorganizowali Niemcy i to... Może. Papież tak. No tak. Cesarz musiał iść na boso do papieża, więc co kurde, odmroziłem sobie nogi, to cię teraz wykopię, tak? No tak. Moją odmrożoną nogą. Przepraszam. Więc nie wiadomo, jak to było. Więc Bolesław miał syna Mieszka, podobno dobrze się zapowiadał, dobrze rokował i z urody, i z postawy fizycznej, i z siły, i z mądrości, no wszystko ładnie, pięknie. Ale? Ale byli ludzie, którzy mieli coś do stracenia. I Mieszko nie został następcą. Też w niewyjaśnionych okolicznościach. Najprawdopodobniej został otruty. W Polsce. Został otruty. No i ta pierworodna linia piastowska, królewska, wymarła. Zeszła z tego świata, wymarła. No, przykre. Smutne. Rafale, zróbmy krótką przerwę, tak jest. A słyszymy się już po przerwie muzycznej. Codziennie Twoje Radio. Codziennie Twoje Radio.
Codziennie twoje radio. Eter FM. Witamy po przerwie. Witamy. Witamy. Linia piastowska wymarła. No ta pierworodna, królewska wymarła. Mieszko się dobrze zapowiadał, syn Bolesława Śmiałego. Żyjcie, no. Żyjcie. Więc kto obejmuje? Średniowiecze. Kto obejmuje tron? No i właśnie władzę przejmuje jego brat, Władysław Herman, no i ten Władysław no nie ma najlepszego życia, w cudzysłowie życia, bo w wypowiedziach historyków, no kiepski, mizerny, no schorowany, tylko intrygant, i bierny, nawet niewierny, ale mizerny i bierny, żeby nie powiedzieć apatyczny. No ale jakby się tak przyjrzeć, to tak, trzeba by na pewno, najprawdopodobniej po śmierci odnowiciela dostał swój kawałek poletka, swoje księstewko, ziemię, właśnie Płock, Mazowsze, Płock. I za Władysława Hermana stolicą Polski stał się Płock. Tą tradycję kontynuował jego syn Bolesław Krzywousty. O Bolesławie za tydzień, ale będzie się działo. A wróć, Rafał, przepraszam. No. Zapomniałem o jednej rzeczy. No. Śmiały bądź Szczodry? Cacy czy B? No zapomnieliśmy, no przecież podsumowanie. Więc cacy czy B? Porządek w Polsce zrobił. No porządek, dogadywał tylko się tak, no, zrobił mennicę, tak, tylko tak. Już pod koniec swojego panowania zaczął tą monetę psuć. Tam mniej złota dawał do produkcji czy coś, no. Dogadywał się, że rozbójnik był, no dobra, tam co drugi był, nie? Czy tam, żeby nie powiedzieć 75% to było rozbójników, no ale inaczej się nie dało. Żeby przeżyć w średniowieczu, to albo byłeś rozbójnikiem, albo cię zjadali wilki. No tak. Wilcy. Wilcy cię zjadali, tak? Żeby nie było. Z poszanowaniem prawa międzynarodowego koronę królewską uzyskał i chwała legalnie. Mu za to legalnie, tak? Bo przez najbliższe 200 czy 200 lat ta korona, insygnia jego koronacyjnie bezużytecznie na Wawelu leżały. A z drugiej strony, no ten proces poszlakowy, no poleciał chłopak. Ja myślę, że cacy. A ty? Mieszane uczucia. Mieszane, ale bardziej szala przeważa się w kierunku... No jak mamy patrzeć w tym systemie zero-jedynkowym, no to tak, jedynka, no cacy. Cacy. No to cacy, no, dobrze. Bolesław, okay. Bolesław, wnuk Bolesława, no. Tak wybaczamy, a że tam miał złych tam myjących. Tam. Złe filmy oglądał w dzieciństwie. No to tak. Dobra, wracamy. Wracamy. I teraz... No i ten nieszczęsny Władysław Herman, o którym nawet ci raperzy nie chcą śpiewać piosenki, bo twierdzą, że no kiepski, mizerny, no w ogóle egzystencjalna porażka. Jak długo sobie rządził? Trochę ponad 20 lat. No to kawał czasu. No i właśnie. Przejął władzę w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie jest powiedziane, że on brał udział w tym spisku, tak? Bo tak patrząc na jego styl rządzenia, to może było odbywało się to w ten sposób, że Kazimierz Odnowiciel do władzy, do objęcia tronu szykował Śmiałego. A ten widział, no jak księciem nie będę, to co? A to pójdę sobie tam do Płocka, tam Wisła płynie, szum, ja będę podziwiał, będę ptaszki, płynie chmurki, Wisła, płynie po płoskiej płynie, krainie. Tak, no, będę podziwiał piękną przyrodę, pomodlę się, jest określany jako pobożny. Więc może, wiesz, może już to w tym momencie, że Odnowiciel przygotowywał do objęcia tronu Śmiałego, wpłynęło na to, że no miał kochonez, no ale nie były z żelaza, tak? No tak. No. No i co on, tego... no i dobrze, no i co on no tam, ale co on tam objął, działa? Objął władzę w tych niewyjaśnionych okolicznościach, no... Został koronowany przez kogo? Nie został koronowany. A, nie został. I właśnie, no pierwsza rzecz, która no, jest przypisywana mu na minus. Zrezygnował z korony królewskiej. Zrezygnował? Nie koronował się. Aha. Insygnia
insygnia najpierw były, te koronacyjne, najpierw były na Węgrzech, a później jak Mieszko przyjechał do Polski, to i zostały na Wawelu. On miał je do dyspozycji, tylko się nie koronował. No i teraz jest pytanie, czy to był król, władca, przepraszam, książę kiepski, czy to był po prostu realista? O matko moja, realista w Polsce niemożliwe. Bo mamy coś takiego, my tu jesteśmy super mocarstwo i tak, nie, ostatnie mistrzostwo Europy, no, ruski, no, ruski, co, my nie zlejemy, Czesi, no, z Czechami będzie trudno, Grecy, Grecy to mają tam kryzys, to kalendarzy, to, a tu zleje, a tu wychodzimy w półfinał, z Włochami gramy, oj, tu ćwierćfinał, to co najmniej, no, no wyszło jak zwykle, no, tak? Jak zwykle, dokładnie. A może było w ten sposób, że Herman widział, dziadek wojował, a później był upadek państwa polskiego. Bolesław wojował, no i marnie skończył na Węgrzech. To może stwierdził, nie będę się wychylał, ale będę rządził. Może. Nie? Więc zrezygnował, ale żeby nie było. Podobno ta jego korona, to jego wprowadzenie na księcia odbyło się z wielką pompą. Wykorzystał jakiś tam ceremoniał książęcy, znaczy wprowadz intronizacji książęcej, że to wszystko, wiesz, to takie z przytupem to było. Ja, wiesz, to nie było na zasadzie rezygnuję z korony, jestem słaby. Nie, nie, rezygnuję z korony, ale słaby nie jestem. Fakt, może mu tam brakowało talentów, ale wziął sobie pomocnika, miał Palatyna Sieciecha. Jasienica o nim pisze, że silny, odważny, ambitny, podstępny, czyli wszystkie istotne cechy władcy średniowiecznego. Ten nie miał, no to wezmę sobie pomocnika. No jasne, później, niech nadrabia. Później się to trochę pokręciło wszystko, ale o tym dojdziemy, nie? No i teraz, no dalej. Bolesław walczył, tak? I upadł. Co zrobił Herman? Herman ożenił się z siostrą księcia czeskiego. Jak Judyta czeska umarła, to poślubił Judytę niemiecką, żonę wspomnianego Salomona, siostrę cesarza. Cwaniaczek. No, krewniaka, no. Świagra zaatakujesz, żeby, wiesz, to nie była taka sprawa łatwa, prosta i przyjemna, bo cesarz niemiecki wydał przywilej dla księcia czeskiego, że może się koronować na króla Czech i Polski. Polska po upadku, no i właśnie, to największym beneficjentem upadku Śmiałego to są Niemcy. I teraz Polska po upadku Śmiałego, no jest przez cesarza niemieckiego, który już zdążył wygnać Grzegorza VII, już usadził swojego papieża na tronie, już on był panem i władcą w całej Europie, no ten cesarz traktował Polskę jako kraj drugiej czy trzeciej kategorii. No i Herman w takich warunkach musiał panować. No i nie dyskutował z faktami, my tu będziemy mocarstwem, no tylko przyjął, no próbował się odnaleźć w takiej sytuacji, jaka ona była. Więc co zrobił? No cesarz pozwolił księciu czeskiemu się koronować na króla Czech i Polski, no to, a Herman powiedział, nie, no to szwagier, to ja ci będę płacił za ten Śląsk, no, wiesz, no, ja tu zostanę. No to do wojny polsko-czeskiej przez te 20 lat nie doszło. A z Niemcami tłukł się? Nie. Z nikim się nie tłukł? Raz jedną wyprawę w Sieciech zorganizował, która tak, wiesz, ale za chwilkę, nie? I teraz, no poprzez te małżeństwa, no on tu porządkuje te relacje, które były, no, zerwane. Nikt się tam do niego z wizytą, z kolegami nie wyprawiał, nie? Więc no zachował to sobie. Mądry. Więc no zachował sobie. A stracił sobie coś? No właśnie, na razie nic. Nie? To co powiedziałem wcześniej. Śmiały pod koniec panowania zaczął psuć monetę. Za Hermana skarbiec był pełny. To może te wojny nie były takim, więc, świetnym rozwiązaniem. Wiesz, jakoś się nie czytał o buntach chłopów.
No zjedz placka i miej placek. Nie, no tak. Herman zrobił. Kolejna rzecz. Zainwestował w organizację kościelną. Mhm. Śmiały, budował klasztory, katedry, a Herman poszedł, no powiedzielibyśmy, w sieć parafialną. Do reakcji pogańskiej nie doszło. Dlaczego? No bo Kościół wszedł no tam, gdzie trawa piszczy, powiedzielibyśmy, tak? Kolejna rzecz, to o czym powiedziałeś, czy organizował wyprawę wojenną. No, w przeciwieństwie do Śmiałego, jak wyjechał w 60 roku, to nie wrócił do Polski w 77, nie, tylko no, z Czechami się dogadał, z Węgrami było w porządku, z Rusią było w porządku, nie, no też po matce wnuczek Włodzimierza Wielkiego, nie, no też było w porządku, no jedyne tereny, gdzie mogliśmy coś zwojować, to było Pomorze, no i w 1090 roku Sieciech organizuje wyprawę na Pomorze, Gdańsk i najważniejsze grody zostają zajęte, Pomorze jest włączone do Pomorze jest odzyskane, włączone do Polski, no i 1090 rok, Władysław Herman umiera. Cacy czy B? Cacy. No cacy, tylko no cacy. Miał pecha, bo nie umarł w tym 90 roku. No i jakby to klasyk powiedział, mężczyzna nie poznaje się po tym, jak zaczyna, jak kończy. No i co się wydarzyło? O matko. Aj, dobra. Więc tak, no miał te dwie żony, tak? Czeszkę i Niemkę. Czeszkę i Niemkę. Przypuszczalnie przed tymi dwoma miał, no nie wiadomo, czy żonę w obrządku tamtym słowiańskim, czy nałożnicę, no miał z nią syna. Z Judyty Czeskiej miał Bolesława, którego historia nadała mu przydomek Krzywousty. Mhm. Czystą Judytą niemiecką miał potomstwo, w tym momencie ci nie powiem. No, w każdym bądź razie, jak to piszą kronikarze, to Bolesław był tym wspaniałym, oczekiwanym, to niemalże to był dar niebios dla narodu polskiego. No i w trosce o tego Bolesława, no, Zbigniewa, syna z tego pierwszego małżeństwa, czy z tej nałożnicy, wysłał do Saksonii, do klasztoru, żeby było ciekawiej. Był to klasztor żeński, więc Zbigniew jest przy... Nie, przeoryszą, to nie... No, no dobrze, to no, siostry też kapelana muszą mieć, tak? Tak, oczywiście. Ktoś tą mszę tam musi sprawować. Tak, jest. A że przeoryszą... Tak, tą osobą zarządzającą tym klasztorem była siostra Judyty Niemieckiej, więc tego synka książęcego tak przypilnowała, żeby on się tam nie wychylał. Po to, żeby Krzywousty, no to jest no, mądry mąż był, więc żeby ten Krzywousty zachował władzę, nie? No i jest ten wszechwładny Sieciech, nie, który dziel Palatyn, tylko taki no minister, pierwszy minister, premier byśmy powiedzieli, wódz naczelny też, nie? No, który zaczął organizować swoje poletko, mianował na urzędników ludzi sobie podległych, nierzadko z chłopów czy tam mieszczan, no możnym się to nie podobało, żeby było ciekawiej, najprawdopodobniej Sieciech miał romans z Judytą tą niemiecką, zresztą Judyta baba z temperamentem, już temperamentna i lubiąca jak koniowiec, jakby to powiedział klasyk. Posłanka. Powiedziała posłanka klasyk, tak. Już żona Salomona, wspomnianego węgierskiego, już tam na dworze niemieckim miała dość swobodne, liberalne podejście do wierności, wyłączności małżeńskiej, nie? W Niemczech cesarz stwierdził, że ma dosyć plotek, bo taka celebrity, by tak, celebrytka była, tak? Więc wysłał ją do tej Polski. Ciekawe, jak wtedy paparazzi wyglądali. W te puszcze, wiesz, w tą puszczę płocką ją tam wysłał, niech ona sobie tam siedzi,
i niech tam psuje. Ja mam mieć tu święty spokój, nie? Więc no... Tylko też Herman był człowiekiem schorowanym. Mhm. Podobno bolesną chorobę jakąś miał. Tylko nie powiem ci dokładnie, co to było, nie? Mhm. No i Judyta znalazła sobie Sieciech. No i się tak mieli ku sobie. No i Sieciech zaczął w końcu monetę własną bić. No kto bije monetę własną? Władca. No władca. No władcą był książę Władysław Herman, a ten władcą nie był. Ale bił. Ale miał ambicje. Judycie najwyraźniej niemieckiej najwyraźniej to odpowiadało. No i powstaje opozycja. No bo no nie podoba się, no dlaczego chłop ma mną, szlachcicem, tak, można władcą rządzić. Więc opozycja się zebrała na Śląsku u wojewody, kasztelana wrocławskiego, Magnusa. W kronice chyba Wincentego Kanubka jest określano jako właśnie palatyn, ale tej dzielnicy śląskiej. No i oni wyciągnęli Zbigniewa z tego klasztoru. Tam wyciągnęli, wykradli go. Z tego klasztoru, no i powiedzieli, ej, Władysław, to jest twój syn, hello. No to Władysław wziął do Sieciecha, mówił, kurde, zbieraj chłopaków, no trzeba z tym porządek zrobić. No i przywrócili porządek w tym znaczeniu, że te wojska śląskie zostały rozbite. Zbigniewowi udało się jakoś tam uciec do Wielkopolski. Znowu doszło do bitwy pod Gopłem czy Kruszwicą, już nie pamiętam dokładnie. Doszło do bitwy, Zbigniew dostał się do niewoli, został uwięziony. No i najprawdopodobniej skończyłby bez uszu, nosa i języka, czy tam bez rąk, no ale życie uratował mu ojciec. Przesiedział w tym więzieniu do 1097 roku. Znowu się zebrała opozycja, znowu wypowiedzieli się możni. Biskup jeden zabrał tam głos. Czekaj, może uda mi się znaleźć na ten... Jaki to był ten... Ale znowu biskup wpadli na pomysł, żeby wyciągnąć Wyciągnęli Zbyszka. Na arenę wchodzi też... pojawia się też Bolesław Krzywousty. No i dochodzi do... W 1097 albo w 1099 roku, no znowu do konfrontacji na linii, uwaga, synowie Zbigniew, Bolesław Krzywousty, a Władysław Herman. Dochodzi do spotkania dwóch armii, jakoś te więzy rodzinne wzięły górę. Władysław Herman stanął po stronie synów i razem zaatakowali Sieciecha. Rodzina przeciwko palatynowi. Jasne. I dochodzi do, no, do równie niewytłumaczalnego wydarzenia. W noc przed bitwą, Sieciech jest oblężony w swojej twierdzy, noc przed bitwą Władysław Herman wykrada się z obozu w nocy, ucieka do Sieciecha. Co się tam musiało dziać, jakie to tam były relacje, to niech się psychologowie czytają źródła i niech się tym zajmą. Ojciec raz z synami idzie na Sieciecha, w noc przed bitwą idzie za kochankiem żony. Jak to tam było? A może to był jego kochanek, słuchaj. Znaczy, nie, to ja mówię, niech psychologowie czytają. No i co? Więc no w końcu tego Sieciecha dochodzi do bitwy? Wygnali z kraju. Sieciech przegrywa i przypuszcza się, że on jeszcze tam wrócił do Polski, został oślepiony czy uwięziony. W każdym bądź razie, no ten 1097, czy tam ten 1099, różnie się tu historycy podają, dwie daty wchodzą w grę, w rachubę, doszło do podziału kraju. I uwaga, Władysław Herman zachował sobie swoje księstewko płockie, tu na Mazowszu, zamknął się. To ile to mogło być? Jedna piąta kraju? Południe Polski, ziemię sandomierską, Małopolska z Krakowem, Śląsk, dostał Bolesław Krzywousty,
dwie piąte kraju, a północ, Wielkopolska, ziemia kujawsko-łęczycka, tak? To, to jest to, no, co łączy Wielkopolskę z Małopolską, dostała się Zbigniewowi. No załóżmy dwie piąte, nie? No to tak, jeden synu dostał dwie piąte, drugi synu dostał dwie piąte, a książę zwierzchni dostał jedną piątę. A ile on miał lat wtedy? Tak mniej więcej. Mniej więcej? Czekaj, czekaj, jak się urodził w okolicach 1040... Na pewno... Czekaj, w 42 urodził... 40-42 urodził się Śmiały... No to ten niech się urodził około 43-44 roku. No to 50-55. Tak, no tamte czasy to on już był w podeszłym wieku. W dodatku schorowany, no więc właśnie. To wytłumacza sytuację, dlaczego tak zrobił. Więc no około 50, tak, schorowany człowiek, pokonany, bez oparcia w kochanku żony. No podzielił, został w tym Płocku, tam spokojnie dożył swoich dni i umarł w 1102. Został pochowany w katedrze płockiej. Według kronikarza biskup z modłami 5 dni czekał, aż synkowie przyjadą. W końcu go pochował, nie czekając na synu. Okej. No i teraz, cacy czy... A wracając jeszcze do Pomorza, bo pytałeś, czy się bił. W tym 90 roku, na początku, Pomorze zostało zajęte. Przez? Przez Sieciecha. Gdańsk, najważniejsze grody były, miały załogi polskie. No ale coś tam poszło nie tak, więc Władysław Herman wydał niezrozumiały, okrutny rozkaz. Powiedział w oznaczonym dniu, oznaczonej porze, grody mają być spalone. Że to miało niby spacyfikować ludność. No spacyfikowało ludność w ten sposób, że polskie załogi zostały wyrżnięte, a jeżeli tam się znalazł jakiś uczciwy tam zarządca grodu, to temu pozwolono odejść. Zachował życie. Pomorza nie utrzymaliśmy Pomorza. W 90 roku zajęliśmy, a już z końcem tego roku już nie mieliśmy. Polskie tu panowanie kończyło się w okolicach Noteci. I umiera. I Polska zostaje podzielona na dwie części. Zostawił Polskę podzieloną na dwie części. Pomiędzy dwóch synów. No i teraz umiera, faktycznie umiera. No cacy czy B? No gdyby nie ta przygoda z tym Sieciechem na końcu, no to w zasadzie no to cacy. No, przez pierwsze 10 lat no to tak wydawałoby się rozsądne, nie? No tylko... No później poszło nie tak. Może akurat Sieciech miał niezły wpływ na niego, no i gdyby nie Sieciech, to w zasadzie można by powiedzieć, że gość był okej. Okay. Czy nie? No Zbyszek jakby nie, by sobie miał się, siedział. Jakby nie miał Sieciecha, to kto by rządził? No to no prawda, ten nie miał z jednej cech. Strony tak, no nie miał cech. No to co? Co stawiasz? Cacy czy B? No nie wiem właśnie. Zróbmy dla kontrastu, bo ten już jest szóstym władcą Polski, prawda? Słuchacze? Zróbmy. No, żeby w zasadzie, no właśnie, no nie może słuchacze podpowiedzą. Słuchacze? Napiszcie na czacie, słuchacze, albo na forum, albo forum, na tak, czat forum. Temaciarnia, historia kończy, tak. Tak. Napiszcie, czy cacy, czy B? Władysław Herman, cacy, czy B? Cacy, czy B? Dobre. No, czekamy na Państwa odpowiedź. Okej. Piosenki podsumowującej nie będzie, bo ci raperzy z nadwisły stwierdzili, że nie poświęcą. No to zagramy Leroya z Cezoryk i będzie też fajnie. Może Tori. A może Tori. Od Tori się zaczęło, od może Tori. Niech się na no Tori właśnie, skończy. Dokładnie. Zresztą nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. Podobno. Dobra. Co ma z tym Tori? Nie wiem, no sam tak mówiłeś, tak mi się jakoś... A to nie ja mówiłem, to klasyk powiedział. Okej. Okay. Dziękujemy bardzo. Uwagę. Cacy czy B? Słyszymy się już za tydzień. Za tydzień. W czwartek o godzinie 18:00. Miejmy nadzieję, że już na żywo. No, myślę, że tak. Będzie okej. Okay. Załatwimy ci to wolne w czwartki. Zobaczymy. Napiszemy petycję. Rafale, czyli za tydzień co nas czeka? Dwóch następnych, kolejnych władców? Wiesz czy co, nie. Jaki jest plan? Za tydzień właśnie... Plan jest taki, żeby powiedzieć Państwu o Bolesławie Krzywoustym i o rozbiciu dzielnicowym.
Tylko jak tak patrzę na tego Bolesława Krzywoustego, to ten to połączył chyba w sobie wszystkie... No, nie zdradzaj. Władca idealny, Bolesław, wnuk i bratanek Bolesławów, a w dodatku mądrość, przenikliwość, patrzenie w przyszłość po Kazimierzu Odnowicielu. No. Ty powiedz, że masz jego plakat nad łóżkiem. Nie. Ale jesteś bliski. Nie mam. Rafale, dzięki wielkie. Nie będziemy więcej zdradzać. Słyszymy się już za tydzień w audycji Cacy czy B, czyli Historia kołem się toczy. Dziękuję wam. Dziękuję. Rafał Rozmus i prowadzący jak zwykle Robert Rzeźnik. Słuchacie Radia Eter FM. Codziennie twoje.